Psalm 13 w długotrwałym ucisku. Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mną będzie się wynosił? Spojrzyj, wysłuchaj, Panie mój Boże, oświeć moje oczy, bym nie zasnął na śmierć, by mój wróg nie mówił, zwyciężyłem go. Niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieje, a ja zaufałem Twemu miłosierdziu, niech się cieszy me serce z Twojej pomocy. Chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. Bardzo ważne powiedzieć jest, kto to jest wróg. Bo ja mam wrażenie, że nam się ludziom ciągle myli, jednak bez przerwy, że wróg to jest człowiek, drugi człowiek. Tak nam się wydaje, że wróg to jest ten drugi człowiek. Prawda? Tymczasem wróg to nie jest drugi człowiek, tylko te bolączki tego człowieka, albo te ewentualnie jakieś złe duchy, które się danym człowiekiem posługują. A co pocieszające, my mamy autorytet i władzę, aby wypędzić te duchy z takiej osoby, która się najwyraźniej zmaga z czymś takim. I to jest zasadnicza różnica. Myślę, że ludzie się często gubią, bo nie potrafią kochać drugiego, tylko dlatego, że myślą, że to ta osoba coś tam, a nie to zło, które ją ogarnęło, albo ten zły duch. To jest ten wróg. Jak długo mój wróg nade mną będzie się wynosił?